Test tonerów kompatybilnych CEX-V51 został przeprowadzony w dniach od 14 do 25 października 2022 roku. Celem testu jest sprawdzenie jakości i wydajności tonerów kompatybilnych na próbie 60 tysięcy kopii. Analizowany będzie wpływ tonerów kompatybilnych na żywotność materiałów eksploatacyjnych typu bębny, fuser i transfer. Do testu tonerów wykorzystano kolorową kserokopiarkę Canon IRC5535i o liczniku początkowym 790 tysięcy kopii. W kserokopiarce wykonano przegląd techniczny i konserwację. Pomimo znacznego zużycia i przekroczenia normy w kilku przypadkach, żadne materiały eksploatacyjne nie zostały wymienione przed rozpoczęciem testu. Temperatura w pomieszczeniu testowym wynosi 23 stopnie Celsjusza, a wilgotność to 44%. Kopiarka wyposażona jest w komplet oryginalnych tonerów Canon CEX-V51. Test rozpoczynamy od wykonania 400 kopii ze specjalnie przygotowanych arkuszy testowych o 5% pokryciu tonerem. Po 400 kopiach z tonerów oryginalnych wykonane zostaną wydruki testowe i wydruki demo, które posłużą do porównania po 60 tysiącach kopii. Tonery oryginalne zostają wyjęte z kopiarki, a w ich miejsce instalujemy tonery testowe. Tonery testowe dostarczane są w bezpiecznych, poprawnie oznaczonych opakowaniach kartonowych. Przed zainstalowaniem toneru należy nim obowiązkowo kilkukrotnie wstrząsnąć. Tonery kompatybilne wyposażone są w dedykowane chipy. Pojemniki idealnie pasują w wyznaczone miejsca i nie wystąpiły kłopoty z ich instalacją. ,556 g waży nowy pusty pojemnik na zużyty toner, który zostanie zważony po zakończeniu testu. Po 60 tysiącach kopii licznik wskazuje 850 tysięcy stron. Dla przypomnienia, licznik początkowy wynosił 790 tysięcy stron. Pomimo wykonania 60 tysięcy kopii, tonery kompatybilne CEX-V51 nie skończyły się jeszcze i kserokopiarka Canon nie prosi o ich wymianę. Toner jest bardzo dobrze utrwalony, a na papierze nie ma tła. Intensywność nasycenia i kontrast na wydrukach kontrolnych są idealne. Kolory nałożone są równo i nie występuje zjawisko powtarzania obrazu, nawet przy całkowitym pokryciu kartki. Kopiarka poprawnie drukuje pełną skalę nasycenia kolorów przy użyciu tonerów kompatybilnych. Należy podkreślić, że dla potrzeb obiektywnego testu tonerów użyto typowej kopiarki z bardzo dużym przebiegiem. Test został wykonany na zwykłym papierze biurowym o gramaturze 80 g. Końcowe pomiary: temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza, a wilgotność to około 50%. Pojemnik na zużyty toner waży 1276 g, czyli jest w nim zaledwie 720 g zużytego toneru. Sprawdzenie wpływu tonerów kompatybilnych na żywotność bębnów we wszystkich kolorach. Zespół bębna czarny w czasie testu zużył się i została w nim zmieniona listwa, bęben i wałki ładujące. W czasie tej naprawy zainstalowano produkty kompatybilne. Analizując ewentualny wpływ tonerów kompatybilnych na żywotność bębnów, należy w szczególności przyjrzeć się wałkom ładującym i czyszczącym. Wałek czyszczący ma żółty kolor i należy zwrócić uwagę, czy jego powierzchnia jest czysta.
Jak widać na kolejnym kolorze bębna, wałki ładujące i powierzchnia bębna światłoczułego są czyste. Moduły zostały wyjęte z kserokopiarki i nie były czyszczone. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że moduły bębnów nie są pokryte warstwą toneru. Należy więc jednoznacznie stwierdzić, że testowane tonery kompatybilne mają neutralny wpływ na żywotność modułów obrazowania. Tylne i przednie części modułów bębna są czyste, co świadczy o tym, że tonery nie pylą i można je bezpiecznie stosować. Zerowe zapylenie na obudowach developingów jest potwierdzeniem wysokiej jakości tonerów. Szczotki magnetyczne układają się poprawnie, a na wałkach magnetycznych nie ma pustych przestrzeni. W czasie testu nie wystąpiły żadne problemy z dozowaniem toneru. Zazwyczaj najbardziej obciążony jest kolor czarny, ale tu też nie stwierdzono żadnych problemów. Wnętrze urządzenia Canon IR Advance C5535i nie jest zasypane ani zapylone tonerem. Kserokopiarka wygląda wzorowo. Po zdemontowaniu zespołu grzejnego okazało się, że powierzchnia wałka dolnego i powierzchnia folii grzejnej są czyste. Tonery kompatybilne niskiej jakości powodują przyklejanie się toneru do prowadnicy wejścia. Może to doprowadzić do uszkodzenia folii grzejnej. W tym przypadku prowadnica jest wolna od zabrudzeń. Moduł transferowy jest czysty. Obudowy nie są zabrudzone tonerem. Powierzchnia pasa transferowego nie ma wad. Test potwierdził wysoką jakość i wydajność tonerów kompatybilnych CEX-V51 do kserokopiarek Canon. Stosowanie tych tonerów kompatybilnych nie ma wpływu na żywotność materiałów eksploatacyjnych typu bęben, fuser, transfer. Testowane tonery nie skracają interwałów międzyprzeglądowych.